jednocześnie potrafił pan odpowiedzieć Hillary Clinton. Jeśli Stany Zjednoczone chciały coś zrobić dla polskich Żydów, Hillary, to właściwym momentem był okres 43-44, gdy większość z nich jeszcze żyła i gdy Polska głosem Jana Karskiego o to błagała. I dalej. Kiedy ta sama Hillary powiedziała, Austria wypłaciła Żydom odszkodowania, a wy nie możecie, odpowiedział jej pan. Pani minister, w czyim imieniu formułuje pani ten postulat? Bo jeśli chodzi o obywateli pani kraju, to dawno ich spłaciliśmy. Bardzo mocne sformułowania. A za co pan dziękował urzędnikom komórki? No właśnie za to, że w latach 60. podpisali z 13 krajami tak zwane umowy indemnizacyjne, czyli wypłacili odszkodowania za skonfiskowane przez komunistów mienie i dobrze sformułowali te umowy. Ja kazałem wykopać tą umowę ze Stanami Zjednoczonymi. Przepraszam, powtórzmy. Nazywa się to umowa indemnizacyjna. Tak. Trudne słowo. Tak. I to było w latach 60. podpisane. Tak. Polska wypłaciła 40 bodajże milionów dolarów. I w umowie jest napisane, że od tej pory wszelkie roszczenia obywateli amerykańskich będą kierowane do rządu Stanów Zjednoczonych, który bierze te pieniądze właśnie na ten cel. A Stany Zjednoczone zobowiązują się, że na wieki wieków już nigdy tej sprawy nie podniosą w relacjach dwustronnych.